Ale to jest. Okay. Kuzyn, tak? Tak, kuzyn. No. No to i co pan powie o sławnym kuzynie? Nic, fajnie, że przyszedł do górnika, tak jak obiecał, tak zrobił. Doszedł do pewnego poziomu, gdzie tak naprawdę no, mało zawodników dochodzi. Ponad 30 meczów reprezentacji Niemiec, prawie 50 bramek, to naprawdę jest wizytówka taka, że poszczycić się mogą tylko nieliczni na świecie. Nie mówię już w Niemczech, ale na świecie. Prince Poldi, książę Kolonii. Od zawsze uwielbiany, od zawsze kochany przez Kolończyków. On stworzył też markę, taką Strassen Kicker, to się nazywa uliczny gracz, czyli tak się wywodzi jakby z osiedla, z ulic. Taki ma charakter, że wychowany właśnie na osiedlach. I on pokazywał to później właśnie w piłce nożnej i dalej to pokazuje w życiu codziennym właśnie. Sympatyczny do ludzi, z blokowisk, do normalnych ludzi, którzy gdzieś tam borykają się z problemami na co dzień. Ale też, gdy trzeba, no właśnie idzie do telewizji, dobrze ubrany i potrafi dobrze też powiedzieć o innych. Łukasz Podolski, gwiazdor reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. Z Polski wyjechał wraz z rodzicami jako dwuletnie dziecko, ale przez całe życie powracał na Śląsk, by święta i wakacje spędzać u ukochanej babci. My w Sośnicy jesteśmy. I co tu jest w tej Sośnicy? Mieszkanie, gdzie mieszkaliśmy, gdzie babcia mieszkała i no, jak byłem młody, tu na ulicach grałem. Pamiętam, wszystko pamiętam i były bardzo fajne czasy, bo no, jeszcze grał piłko, jeszcze pamiętam, teraz tu nigdzie zaparkować, a jak tu byłem młody, to byli tu może 2-3 auta, ulice puste, graliśmy na ulicach. Pan sam był piłkarzem. Taka myśl o tym, żeby syn także grał w piłkę, kiedy się zrodziła? Łukasz od samego początku już miał taką smykałkę do piłki nożnej. Ale to za pańską sprawą, rozumiem. Oczywiście i tak samo żona była sportowcem, bo grała w piłkę ręczną. I siostra grała w piłkę ręczną, także chyba to jest rodzinne już. Zaczął grać w piłkę, tak powiedzmy, w tych młodzieżowych drużynach. Zaczęło się to gdzieś od 8 lat. No i oczywiście później ciężka praca. Trzeba było trochę też poświęcić, bo z Berkan, tam gdzie mieszkam do dzisiaj, trzeba było dojeżdżać 4-5 razy w tygodniu na treningi do Kolonii. To jest gdzieś chyba 35 km. W jedną stronę? W jedną stronę. Trzeba było tak to powiązać, żeby był czas i na treningi z Łukaszem jechać i do pracy trzeba było iść. No. Czyli pan to traktował niezwykle poważnie, rozumiem. Oczywiście, że tak. Koszulki mają prawie po 15 lat też, nie? To jest bardzo stara tu. To ma chyba już, nie wiem, ta koszulka ma na pewno z 18 lat. To była z jednych moja pierwsza koszulka. To był numer 36 jeszcze. Nawet tą szklankę tam, jak wygraliśmy mistrza Niemiec z Bayern, to jest ta oryginalna, dzisiaj zawsze leję piwem po mistrzostwach, tak, Niemcach jest. I babcia to wszystko kolekcjonowała? No, zawsze chciała oryginalna z meczu, nie chciała jakieś podróbki. Podolski profesjonalnie zadebiutował jako 18-latek i szybko został zauważony jako doskonały zawodnik. Od 2004 roku przez 13 lat był reprezentantem Niemiec, dla których w 2014 roku zdobył Mistrzostwo Świata. Żyjąc za granicą, zawsze podkreślał swoje polskie korzenie i przywiązanie do kraju, w którym się urodził. Muszę pana zapytać, jak babcia gotowała. Dobrze, no to każdy wie, jak babcia gotuje, albo mama, to zawsze jest najlepiej. Co babcia gotowała, to się jadło, wszystko było dobre. Babcia zawsze wołała przez okno: Łukasz, dawaj obiad, szybko obiad się i zaś na dwór. Typowo śląskie dania, rosół, kluski. Takie jeszcze tradycyjne no, jedzenie. Się pamięta, skąd się pochodzi. Mhm. Wiem, skąd jestem, że tu się wychowałem. Nie było jakiejś zabawy, komórki albo jakieś PlayStation, gdzie się grało, tylko no, całe popołudnie albo wieczory byliśmy na dwórku. Nie? I chodziliśmy na złom, nie? Żeby pieniądze zarobić. Trochę złomy zbierali, sprzedali. To jest taki ośrodek piłkarski. Mieszkaliśmy u babci, zawsze przychodzili i tam graliśmy piłkę.